Hejka, z tej strony Eliasz. Jeśli nie jesteście patronami, to oglądacie ten film dzień po letnich igrzyskach. Potraktujcie go więc jako małe podsumowanie całego eventu, chociaż może jeszcze przygotuję coś na niedzielę. I nie obrażajcie się, jeśli na dzisiejsze komentarze odpowiem dopiero w niedzielę. W momencie, gdy to oglądacie, będę spał, natomiast potem będzie nasz wielki maraton. Proszę, zostańcie do końca filmu, ponieważ dorzucę jeszcze małą informację na temat jutrzejszego wydarzenia. Dobra, koniec przyciągania. Lecimy z tematem. Blizzard jest jednak firmą, która nie za bardzo lubi uczyć się na błędach. Pamiętacie, jak japońscy gracze śmiali się, gdy ktoś od niebieskich za pomocą Google Translatora błędnie przetłumaczył napis na świątecznej skórce Hanzo? Teraz dokładnie tą samą gafę popełniono w przypadku Anny. Teoretycznie na jej karabinie jest napisane reload, czyli przeładować, ale jest to dosłowne tłumaczenie, którego się po prostu nie używa. Nie będę się przemądrzał, bo nie znam oczywiście arabskiego, ale wielu graczy podawało już, jak powinien wyglądać poprawny napis. Wystarczyło więc, by grafik zapytał kogoś, kto zna język, którym chce się posłużyć. No ale po co? Lepiej się ośmieszać. Skórka wieprza może budzić pewne wątpliwości. Większość ludzi uznaje, że jest on w stroju od hokeja, ale to nie do końca prawda. W tym skinie nasz pasibrzuch jest zawodnikiem lacrosse, czyli dyscyplinie sportowej stworzonej przez Indian, która była też protoplastą hokeja. Do prowadzenia piłki używa się tutaj kijów zakończonych siatką, a sama gra toczy się na trawiastym boisku. Warto zapoznać się trochę z tą dyscypliną, ponieważ podobnie jak hokej, jest to sport dla dorosłych ludzi, gdzie dozwolone są pewne formy kontaktu fizycznego między zawodnikami i nikt po oberwaniu kijem nie pada na ziemię, udając, że usiłowano go zabić. Rosyjski sędzia nie jest pod wrażeniem. Kwestia Zarii na temat rosyjskiego sędziego może być dla nas niezrozumiała, ponieważ w czasie zimnej wojny należeliśmy do bloku wschodniego. Określenie to pochodzi od rosyjskich sędziów olimpijskich, którzy bez względu na poziom występu łyżwiarstwa figurowego, komunistycznym zawodnikom dawali dziesiątki, a kapitalistycznym szóstki. Dlatego w anglojęzycznych krajach rosyjski sędzia to określenie na kogoś, kto jest stronniczy, choć powinien zachować obiektywizm. Hammond mówiąc: odwołuje się do tegorocznego filmu dokumentalnego na temat metafizycznych elementów gry w golfa. Reżyserem produkcji jest Eric Anders Lang. Wystąpili tam m.in. Samuel L. Jackson oraz Bill Murray. Kwestia Moiry: better living through science. Jest odwołaniem do dawnego hasła reklamowego firmy DuPont, które brzmiało Better Living Through Chemistry. Firma zaczynała od czarnego prochu, a później wyspecjalizowała się w produkcji ciężkich materiałów dla wojska, wykorzystywanych np. w kamizelkach kuloodpornych czy spadochronach. W obecnych czasach oczywiście zakres działalności tej korporacji znacznie się poszerzył, czyniąc ją jednym z największych koncernów chemicznych na świecie. Na koniec czerwca pojawił się na serwerze testowym wyciek, który zdradził nadchodzącą eventową skórkę Sombry. Wiązało się to ze specyficznym błędem, który dało się zobaczyć tylko w podstawowej skórce i to posiadając złotą broń. Przy takim układzie, gdy Sombra stawała się niewidzialna, jej broń podmieniana była na eventową, co dało się zauważyć dzięki fladze Meksyku, która pojawiała się na broni. Z nowymi igrzyskami wiąże się jedna spora kontrowersja, związana z tym, że w zapowiedziach pojawiła się ikona gracza z polską flagą. Ta jednak została natychmiast usunięta, zaraz po rozpoczęciu eventu. Wielu Polaków poczuło się przez ten fakt dotkniętych, zwłaszcza, że przez kilka dni Blizzard milczał, zwlekając z wyjaśnieniami. W końcu twórcy odpowiedzieli, że problemy prawne nie pozwalają im na dodanie flagi do gry. Chodzi tutaj o ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych. Artykuł 16 tej ustawy zabrania wykorzystywania naszej flagi w komercyjnych produktach, czyli także i w grach. Możecie się w tym momencie poczuć zdziwieni, bo da się znaleźć flagę praktycznie na wszystkim, nawet na piwach. Sprawa jest bardzo prosta. Kształt i kolorystyka flagi jest ściśle określona, więc jakakolwiek zmiana jej kształtu, proporcji czy odcieni umożliwia już korzystanie z tego symbolu. Cóż, Blizzard zdecydował się po prostu na usunięcie flagi, zamiast bawić się w jej przerabianie. Grillmistrz zamiast pól biotycznych
używa puszek z gazowanym napojem. Warto zwrócić uwagę na notkę z ostrzeżeniem, która znajduje się na etykiecie. Postaram się przetłumaczyć dla Was jej treść. Używać tylko w przypadku nagłej potrzeby. Nie stanowi substytutu zdrowego stylu życia. Nadmierne spożycie może powodować fałszywe poczucie pewności siebie. Smak ciemnego piwa o silnym aromacie. Może zawierać śladowe ilości łez przeciwników. W skórce żużlowiec możemy zobaczyć na nodze napis Edge. Jest to mrugnięcie okiem w stronę popularnego memu nazywającego żniwiarza Edgelordem. Określa się w ten sposób osoby czy hasła, które są szczególnie przygnębiające, nihilistyczne lub kontrowersyjne, przez na przykład nawiązywanie do faszyzmu. Cóż, żniwiarz ze swoją dołującą i mroczną stylówką idealnie pasuje. Na broni żużlowca widać napisy Spitfang, Reaper oraz T4. Ten ostatni to, podobnie jak u żołnierza, nawiązanie do Team 4, czyli grupy pracowników Blizzarda odpowiedzialnych za Overwatch. Jeśli idzie o ciekawostki, to tyle. Przejdźmy do Bądź Jak. Okazało się, że coraz więcej osób chce, by powstało Bądź Jak Żniwiarz 2. Firma ID Shirt postanowiła zamanifestować to, drukując dwie koszulki z naszym różowym słodziakiem. Jedną przetestowałem, przepacając oraz piorąc, by sprawdzić, jakiej jest jakości, i muszę powiedzieć, że sprawia wrażenie bardzo solidnej. Dlatego z przyjemnością oddam drugą koszulkę komuś z Was podczas jutrzejszego maratonu. Dla formalności podkreślę tylko, że ma ona rozmiar M. W opisie jest też link do ID Shirt. Można tam drukować koszulki ze swoimi własnymi nadrukami, więc jeśli chcecie nosić coś niepowtarzalnego, jest to dobre miejsce dla Was. A w sumie moglibyśmy zrobić w najbliższej przyszłości jakiś konkurs graficzny. Co o tym myślicie? Okej, wykorzystam jeszcze końcówkę filmu, by pozdrowić kilka osób, a mianowicie Jagodę, Oskara, Wiktora i Asasyna.pl. Ja tymczasem będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!